Oto zbliżamy się już powoli do Wielkiego Postu i ostatnia niedziela przedpościa mówi nam o najważniejszej rzeczy, bez której ten okres będzie dla nas zmarnowany. A mianowicie mówi nam o miłości. Przypowieść, to co Pan Jezus uczynił w Ewangelii, co nam zrelacjonował święty Łukasz, cud, który On uczynił, pokazuje, czym była miłość Chrystusa w praktyce. Oto najpierw Pan Jezus zapowiada swoim uczniom, apostołom, to, co go będzie, co go spotka, straszliwą śmierć, którą weźmie na siebie, żeby odkupić swój lud. Apostołowie i uczniowie nic z tego nie rozumieli. Pomimo tego, że prorocy zapowiadali taką, a nie inną mękę Zbawiciela, taką, a nie inną śmierć Chrystusa. Pan Jezus dokładnie przewidział to, że będzie opluwany, to, że będzie biczowany, straszliwe znęcanie się nad nim żołnierzy rzymskich, straszliwą pogardę, jaką Żydzi i Rzymianie jemu będą okazywali, straszliwą śmierć, która go spotka. Pomimo, że prorocy zapowiadali już to, uczniowie nic nie rozumieją. Widzimy zatem wyraźnie, jak bardzo można być zaślepionym, jak bardzo można być daleko od Pana Boga, mając praktycznie na tacy podane wszystko, co jest potrzebne do wierzenia. I życiu wcześniej nawet ci wybrani, ci, którzy nie byli zaślepieni faryzeizmem, nie byli saduceuszami, oni słabo orientowali się w Piśmie Świętym, albo wyobrażali sobie je w taki sposób, który nie był zgodny z prawdą. I to powtarza się również dzisiaj, kiedy katolicy, mając na tacy podaną doktrynę katolicką, nie chcą w nią wierzyć, nie chcą wierzyć w to, co Kościół zawsze głosił. Dopiero trzeba, żeby Chrystus osobiście wytłumaczył, jak wygląda zbawienie, żeby Chrystus osobiście przepowiedział swoją własną śmierć. I kolejna część tej opowieści opowiada nam, jak Chrystus bardzo był miłosierny, jak też należy Go prosić o wszystkie łaski. Oto Chrystus czyni cud dopiero po tym, jak wzywa się do Niego, woła się do Niego wielokrotnie, dopiero wtedy, kiedy wymaga się tego od Niego, dopiero wtedy, kiedy okrzyk wołania o zbawienie, o wybawienie jest bardzo, bardzo mocny. Ten ślepy, który wołał za Chrystusem, nie dał się uciszyć tym, którzy szli za Chrystusem, ale chcieli mieć Go tylko i wyłącznie dla siebie, wręcz przeciwnie, na głos uspokojenia wołał do Chrystusa tym mocniej. To jest wzór naszego wołania w modlitwie. To jest wzór, jak powinniśmy sami Chrystusa prosić, jak powinniśmy nie dawać się uciszyć tym, którzy idą za Chrystusem, ale nie chcą, żeby Chrystus, Jego moc działała zbyt szeroko, zbyt obficie. Ci ludzie, którzy szli za Chrystusem, chcieli słuchać Jego słów, ale nie rozumieli ich tak aż do końca. Tymczasem Pan Jezus, który przyszedł na świat, żeby zbawić Go, czynił też różne cuda po to, żeby świat wybawić, a żeby ludzie widzieli Jego moc, a żeby ulżyć ludziom w cierpieniu. To jest prawdziwa miłość, którą miał tylko i wyłącznie nasz Pan Jezus Chrystus. I każda ziemska miłość jest miłością wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest odzwierciedleniem tej miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa. Również w lekcji czytamy świętego Pawła, jest jego pierwszy list do Koryntian, w którym wspaniały hymn, w którym on pokazuje, jak miłość, żeby była godna tej nazwy, musi wyglądać. Nie ma być tym cymbałem brzmiącym, jak on to nazywa. I praktycznie widzimy to na każdym kroku, że wiele mówi się o miłości, ale tej miłości w praktyce nie ma. Miłość jest rzeczą powszechnie reklamowaną, a tak naprawdę mało jest osób, które prawdziwie kochają, które potrafią zastosować się do rad świętego Pawła, do rozkazu świętego Pawła, do tego, żeby miłość była faktycznie czynna, cierpliwa, ażeby znosiła wszystko, ażeby
była miłością prawdziwą, miłością, miłością owocną. Tego wszystkiego w dzisiejszym świecie nie ma, bo obumarła niemal miłość chrześcijańska, obumarła miłość, która wynika z Ewangelii, zastąpiona miłością, która unika ofiary, która unika wyrzeczenia, która unika cichości, pokory i posłuszeństwa. To, czego Chrystus od nas wymaga, to wiara w Jego dzieło, w Jego misję, wiara w Jego ofiarę krzyżową, we wszystko, czego On nas nauczył, ale też mamy wzorować się na Nim w życiu codziennym i ofiarować wszystkie rzeczy codzienne jako pokuty, jako ofiary. I to jest prawdziwy sens Wielkiego Postu. Wędrować z Chrystusem na Kalwarię, wierzyć we wszystko, co On mówi, wierzyć w Niego, ale też czynnie stosować się do tych Jego zasad we własnym życiu. I to jest największy krzyż człowieka, że musi znosić samego siebie własne upadki i słabości, musi znosić głupotę i upadki innych i musi to znosić w cierpliwości. Tak postępowała Najświętsza Maria Panna, która była doskonałym naczyniem łaski Bożej, była doskonałą naśladowniczką Pana Boga i wypełniała Jego przykazania w sposób jak najdokładniejszy, w sposób heroiczny. Ona oświęcała się poprzez pokazywanie miłości w rzeczach codziennych, w służeniu Panu Bogu i ludziom. To służenie ludziom jest takim praktycznym wyrazem miłości do Pana Boga. Łatwo jest powiedzieć, że się kocha Pana Boga, skoro się Go nie widzi, skoro Pan Bóg nie przeszkadza nam co nie. Jeżeli będziemy widzieli Boga w naszych bliźnich, jeżeli będziemy znosić ich ze względu na miłość Boga, wtedy dopiero udowodnimy Bogu, że prawdziwie Go kochamy. Bez tej miłości żarliwej i całkowicie oddanej Panu Bogu nie ma Wielkiego Postu, który byłby godny tej nazwy. Pan Bóg nie wymaga od nas zbyt wielu modlitw, zbyt wiele czasu. On chce, żebyśmy to, co wykonywali, co mamy wykonywać na co dzień, wykonywali w Panu Bogu dla Niego, dla własnego uświęcenia Jego chwały i dla zbawienia największej, jak największej liczby dusz. Można być pokornym, będąc nawet wielkim tego świata. Święty Kazimierz Królewicz, który był spadkobiercą ogromnego imperium Jagiellonów, sięgającego od trzech mórz. Tenże Królewicz wolał oddalić się od zabaw dworskich, od zabaw światowych, żeby służyć Panu Bogu i dlatego Pan Bóg dał mu ten wielki dar, wielką nagrodę, że zabrał go w kwiecie wieku, kiedy nie zdołał go świat jeszcze zepsuć, kiedy nie zdołał doprowadzić do upadku. To jest wielka łaska, że dla tych ludzi, którzy umierają niewinni, którzy umierają z czystym sercem i z umysłem otwartym na Pana Boga. Takie osoby są szczególnie blisko Pana Boga, dlatego że upodobniły się do Pana Jezusa, dlatego że upodobniły się do Najświętszej Marii Panny, do świętego Józefa, do całej rodziny z Nazaret. Dlatego też jest święty Kazimierz wielkim patronem i potrafi nam uprościć wszystkie te rzeczy, które potrzebujemy, a przede wszystkim wzgardę świata, jego blasku, jego blichtru, jego porządek. Mamy też początek miesiąca świętego Józefa. Pamiętajmy, że święty Józef jest potężnym patronem od bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim jest patronem dobrej śmierci, a to jest przecież coś, do czego powinniśmy już teraz dążyć, na co powinniśmy sobie zapracowywać. Dobra śmierć jest nagrodą za dobre chrześcijańskie życie. Jest też święty Józef patronem Kościoła Świętego i ten miesiąc chcemy szczególnie poświęcić modlitwą za Kościół katolicki, żeby zatriumfował wspaniale jak niegdyś nad wszelkimi herezjami, nad błędami rozpowszechnionymi, niemal powszechne. I to od samych szczytów tak zwanej hierarchii kościelnej, która katolicką hierarchią tak naprawdę nie jest. Musimy prosić Pana Boga, żeby skończyło się wreszcie to straszne zgorszenie i to straszne pokorzenie Kościoła Świętego, katolików wyznających mężni jeszcze świętą wiarę, którzy są wzgardzani jako schizmatycy, a którzy
jak inni są wierni Kościołowi Bożemu i wszystkim prawdziwym papieżom, aż od świętego Piotra aż do ojca świętego Piusa XII. Święty Józef może nam to załatwić, może nam tę wielką łaskę wyprosić. Zatem prośmy Królową Nieba, żeby ten Wielki Post rozpocząć z jak najszerszym, mężniejszym sercem, z miłością w tym sercu i z otwartością na działanie Ducha Świętego. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Niech pochwalone serce Maryi. Módl się za nas.